Mamy okrąg i jego środek w punkcie O i wybierzmy sobie jakiś dowolny punkt leżący na zewnątrz tego okręgu, na przykład tutaj. Niech ten punkt nazywa się A. Jeżeli mamy dowolny punkt na zewnątrz okręgu, to możemy narysować dwie styczne do okręgu przechodzące przez ten punkt. Narysujmy sobie obydwie te styczne. Jedna z nich będzie tutaj, druga z nich będzie przebiegała w ten sposób. Zaznaczmy sobie punkty styczności tych dwóch prostych z okręgiem. Niech ten nazywa się B i niech ten nazywa się C. I w tym filmie chciałbym udowodnić, że odcinek AB jest przystający do odcinka AC. Zaznaczmy sobie te odcinki. Udowodnimy, że ten odcinek jest przystający do tego odcinka. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i spróbowania przeprowadzenia takiego dowodu samodzielnie, zanim zrobimy to wspólnie. Okej, zróbmy to teraz razem. Żeby sobie uprościć, zaznaczmy na tym rysunku dwa trójkąty. Będą to trójkąty prostokątne. Zaraz się okaże, gdzie tutaj mogą znajdować się trójkąty prostokątne. Narysujmy sobie jeszcze jeden odcinek tutaj i jeszcze dwa odcinki tutaj i jeszcze jeden tutaj. Powstały w ten sposób dwa trójkąty. Co możemy powiedzieć o tych trójkątach? Jak wspomniałem wcześniej, są to trójkąty prostokątne. Skąd to wiadomo? W poprzednim wideo widzieliśmy, że jeżeli narysujemy promień okręgu i styczną do okręgu w punkcie należącym do tego promienia, to taka prosta styczna i taki promień ułożone są względem siebie pod kątem prostym. Udowodniliśmy to wcześniej. To jest promień, to jest styczna do okręgu, mają tutaj punkt wspólny i ten kąt to kąt prosty. Ponieważ odcinki OB i OC są promieniami okręgu, więc mają taką samą długość, długość promienia okręgu, to wiemy również, że ten bok trójkąta i ten bok drugiego trójkąta są do siebie przystające, mają taką samą długość. Widać też wyraźnie na tym rysunku, że przeciwprostokątne obydwu trójkątów to ten sam odcinek, odcinek OA. Można powiedzieć, że bok OA jest przystający sam do siebie. Widać teraz, że trójkąty ABO i ACO są obydwa trójkątami prostokątnymi i mają dwa boki odpowiednio do siebie przystające. Przeciwprostokątną i jedną z przyprostokątnych. Możemy ją nazwać podstawą. Wiemy na podstawie cech trójkątów przystających, że jeżeli dwa trójkąty prostokątne mają odpowiednio przystające przeciwprostokątną i jedną z przyprostokątnych, to są to trójkąty przystające. Trójkąt ABO i trójkąt ACO są trójkątami przystającymi. No i mamy dowód zakończony, ale można to też zrobić inaczej. Jeżeli dwa z boków w dwóch trójkątach prostokątnych są przystające, to na podstawie twierdzenia Pitagorasa wiemy, że przystający musi być również trzeci bok. Bo na podstawie znajomości dwóch boków w trójkącie prostokątnym jesteśmy w stanie na podstawie twierdzenia Pitagorasa określić bok trzeci. Czyli ten bok również jest przystający do tego boku. Długości tych dwóch odcinków AB i AC są takie same. Mam nadzieję, że to Was przekonuje, że AB ma tę samą długość co AC. Wynika to bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Jeżeli w dwóch trójkątach prostokątnych dwa boki są przystające, to również trzeci bok musi mieć taką samą długość w obydwu tych trójkątach. Albo inaczej, jeżeli zaznaczymy sobie dowolny punkt na zewnątrz okręgu i skonstruujemy dwa odcinki, które są styczne do tego okręgu, to te dwa odcinki są do siebie przystające.